Postanowiłem sobie kupić taką najbardziej uniwersalną dla moich potrzeb latarkę i wybór padł na Olighta M2R Pro Warrior. A że podobał mi się kolor pomarańczowy i podobał mi się bardzo kolor ten szary latarki, więc postanowiłem, że kupię dwie, ale zasadniczo jeden z powodów to był taki, że po prostu podoba mi się te dwa kolory, a drugi podstawowy powód ku temu, żeby kupić dwie, to żeby po prostu, jeśli gdzieś tam się poruszam w terenie, czy używam po prostu latarki, to żeby nie musieć czekać na naładowanie się latarki, to właśnie wybór padł na dwie, a nie jedną. Po prostu w momencie, kiedy jedna siądzie, podłączam ją do ładowania gdzieś tam, albo nie podłączam, jeśli nie mam gdzie, ale mam jeszcze jedną i parę dobrych godzinek świecenia jeszcze mi pozostanie. Dlaczego te latarki, a nie inne? No bo może nie latach eksperymentowania, ale tu no, w sumie zasadniczo tak, w sumie po paru latach eksperymentowania z latarkami, która będzie dla mnie najlepsza, doszedłem do wniosku, że dla mnie bardzo użyteczne są latarki, tak zwane czołówki, i mam dwie, mam Peruna 2 i Peruna Mini, i jeśli wykonuję jakieś prace, gdzie potrzebne mi są dwie ręce, to wtedy właśnie czołówki, te dwie czołówki sprawdzają się najlepiej. Natomiast w momencie, kiedy nie potrzebuję wolnych rąk, to szukałem właśnie latarki, która będzie po prostu spełniała takie moje oczekiwania. I dlatego właśnie wybór padł na nie. Ze względu na to, że tryby świecenia tych latarek bardzo mi odpowiadają, przełącznik taktyczny z tyłu latarki, którego miałem okazję poużywać w latarce Frey, bardzo mi się spodobał i lubię go używać. Dlatego właśnie wybór taki, a nie inny. Latarki już wyciągnąłem z opakowania, więc pominąłem całe to rozpakowywanie. Ale zasadniczo co się znajduje? Dostajemy od Olighta pudełko. Zasięg w trybie turbo jest do 300 metrów, ale to w wypadku jeśli naprawdę dobrej pogody i widoczności. A lumenów w trybie turbo mamy 1800. 5 lat gwarancji i taka podstawowa specyfikacja, by złapać zooma, więc w trybie turbo mamy 1800 lumenów przez 4,5 minuty, ale to tak nie do końca działa, bo jeśli latarka jest rozgrzana już, to ten czas 4,5 minuty się skraca. Potem po tych zasadniczo teoretycznie 4,5 minutach latarka sama przechodzi na 750 lumenów i w tym trybie ma świecić przez 145 minut i po tym czasie sama przeskakuje na 250 lumenów i daje nam tylko kolejne 45 minut świecenia. W trybie high mamy 750 lumenów, to jest 160 minut, które przechodzą po tym czasie na 250 i 40 minut kolejne nam latarka powinna świecić. Kolejny tryb to tryb medium 1, 250 lumenów, 10 godzin. Medium 2, 60 lumenów, 40 godzin. Low 15 lumenów, 130 godzin i jeden lumen, przepraszam, w trybie Moon przez 50 dni latarka powinna świecić. Oczywiście przy pełnym naładowaniu. Odporność na opadki 1,5 metra. Wodoodporność IPX8. A sama waga latarki to jest 189 gramów. I to są jej rozmiary podane.
są rozmiary. Tak, tu są podane rozmiary samej latarki. Dobra, co dostajemy w opakowaniu? Tradycyjnie w Olajcie, jak zawsze, podziękowania od Olajta. Podstawowa instrukcja do tego, co zrobić, żeby latarka zaczęła działać. Pouch. A w środku, w pudełeczku, otrzymujemy taką już pełną instrukcję obsługi. Tutaj jest kabel do ładowania, z tym, że nie tak kiedyś 1-amperowy, a 2-amperowy. Co za tym idzie, latarka szybciej się nam powinna naładować. I tradycyjnie smyczka Olajtowa. To tyle, jeśli chodzi o pudełka i ich zawartość zasadniczo. Sam pouch ma 3 możliwości podpięcia. Jeden na D-ringu, na klipsie. Fajnie, że, że klips, a nie rzep, bo ja sam osobiście nie lubię strasznie rzepów. Wkurzają mnie i po czasie po prostu przestają w ogóle trzymać. Dlatego fajnie, że zrobili zaczas zwykły, staromodny, a nie klips. No i jeszcze tu jest możliwość też przełożenia przez pas. Tu jest przeszyte, także albo na pas, albo podpiąć pod system mole, albo na D-ringu. Wykonanie samego pałca bez zarzutu. Dobrze przeszyty, dobrze wykonany. Nie jest to moim zdaniem kordura, jest to jakiś tam nylon. Przynajmniej w dotyku czuję. W środku obszyty miękkim materiałem po to, żeby latarka się nam nie porysowała zbytnio. No i drain hose, jakby padało, żeby się woda nie zbierała w samym pouchu. Także pouch wygląda tak. Fajny, praktyczny, nie za duży, bo w latarce Frey jest dużo większy pouch, ale ze względu na to, że czoło latarki jest większe i już tak nie bardzo mi się nadawało do tego, żeby ją gdzieś tam podpiąć nawet pod plecak, bo mi po prostu przeszkadzał. Tu ten pałcik jest na tyle mały, że można go spokojnie nawet zapiąć do pasa spodni i nie powinno to w ogóle przeszkadzać. Dokładnie to samo znajduje się w tej latarce. Także nie ma to sensu już, żebym to pokazywał kolejny raz. Więc to pominiemy. I przejdźmy szybciutko do instrukcji. Instrukcja jest w wielu językach, jest też język polski, z tym, że z tego, co już zdążyłem zauważyć, w języku polskim ktoś, kto tłumaczył tą instrukcję z tej strony, ktoś, kto tłumaczył tą instrukcję, momentami źle to przetłumaczył, bo na przykład szybciutko to powiem. W przycisku tylnym taktycznym w angielskim opisie jest napisane, że w połowicznym wciśnięciu mamy tryb medium 1, a przy pełnym turbo, natomiast w polskim tłumaczeniu zauważyłem, że ktoś napisał, że mamy tryb niski, ale już nie napisał, jaki niski, nie? A są dwa tryby. Medium, jeden niski, jeden wysoki. Także w tym polskim tłumaczeniu ktoś walnął babola. Przechodzą szybciutko do samej latarki. Tu jest opisane, co mamy w pudełku. Tu jest
pokazane, ile sama latarka będzie w poszczególnych trybach świeciła. Więc w trybie turbo mamy zasięg do 300 metrów, w trybie high mamy zasięg 185 metrów, w medium 1 110, w medium 2 55 metrów, w trybie low 27 metrów. Mun nie jest opisany, ale testowałem latarkę i w warunkach domowych, w domu, wewnątrz, w trybie mun, który ma jeden lumen tylko, się okazuje, że ten lumen jest naprawdę w 100% wystarczający i doświetla mi mieszkanie nawet do 10 metrów spokojnie. Tu mamy teraz pokazane, jak przycisk boczny informuje nas o stanie baterii. Więc w momencie, kiedy światełko świeci się na tym przycisku na zielono, mamy do 75% poziomu baterii. Od 75% do 30% sama LEDzik świeci się na pomarańczowo, a od 30% do 10% zaczyna świecić na czerwono, a poniżej 10% dioda LED zaczyna mrugać na czerwono. Także do 75% zielone światełko, od 75% do 30% pomarańczowe, od 30 do 10 świeci się ciągle czerwone, a od 10 w dół czerwone sobie mryga. To jest reszta opisu, który sobie możemy spokojnie pominąć. Także na przykład do użytkowników ta instrukcja jest skierowana do użytkowników z różnych stref językowych i można bez problemu sobie się doinformować, jak latarka działa, jak funkcjonuje i jaki jest jej poszczególny tryb świecenia, jak długo świeci itp. itd. Przechodząc do samej latarki, ta to jest wersja limitowana, znaczy limitowana na tej zasadzie, że nie jest niebiesko czarna, a raczej czarno-niebieska, tylko jest po prostu pomarańczowo-czarna. To jest tyle, jeśli chodzi o jej limited edition. Z tyłu przycisk taktyczny, który po wciśnięciu do połowy świeci w trybie medium 1, po wciśnięciu do końca świeci w trybie turbo. I teraz są dwa tryby, jeśli o to chodzi. Jeśli wciśniemy do połowy i przytrzymamy, nie puścimy, to latarka będzie świeciła tylko tak długo, jak trzymamy ją palcem. Tak samo jeśli dociśniemy do końca, będziemy trzymać, nie puścimy, latarka będzie świeciła tylko tak długo, jak trzymamy ją paluchem. Natomiast jeśli chcemy, żeby światło było ciągłe, to po prostu to robimy, powtarzamy tą samą czynność, z tą tylko różnicą, że wciskamy szybko do połowy i puszczamy, wtedy mamy medium jedynkę ciągle świecącą. I jeśli zrobimy to powtórnie, albo zrobimy to za pierwszym razem do końca, szybko wciśniemy i puścimy, wciśniemy i puścimy, w tym momencie mamy ciągły tryb turbo. Jest też tutaj opcja w tej latarce zmian ustawień fabrycznych. Po ustawieniach fabrycznych latarka świeci na przycisku tylnym, tu postaram się to pokazać, tak żeby było coś widać. W ustawieniach fabrycznych latarka świeci po wciśnięciu medium jedynką i po całkowitym wciśnięciu trybem turbo. Natomiast w momencie, jeśli przyciśniemy tutaj ten guzik z tyłu do końca i tu przyciśniemy guzik boczny, to latarka przełączy się w drugi tryb. Tryb, można, no nie wiem, nazwę to bardziej taktyczny, w sensie takim, że jeśli ustawimy te drugie ustawienie, po prostu robiąc to tak, że wciskamy do końca, przytrzymujemy tutaj i przełączyła się latarka automatycznie na drugi tryb. I w tym trybie, wciskając lekko, mamy tryb turbo, a wciskając do końca,
mamy strobo, z tym, że w tym drugim trybie nie ma już możliwości, żeby latarkę szybko, przycisk latarki szybko wcisnąć i latarka się będzie świeciła. Nie, ona w tym drugim trybie po prostu działa na zasadzie, jak długo trzymasz, tak długo świeci. Ja z tego trybu drugiego nie korzystam w ogóle, więc przechodzę z powrotem w tryb podstawowy, dociskam do końca, przytrzymuję, przeskoczyła na podstawowy mój tryb, który po prostu świeci tak. Najpierw opcja jedna, przytrzymuję, low, wciskam do końca, turbo. I teraz szybko wciskając do połowy low i szybko wciskając do końca, turbo. Tak? Także tu są dwie opcje, jeśli o to chodzi. Tu mamy, w tej latarce mamy tryb blokady i na tym mi bardzo zależało. Pomyślałem też o latarce z troszkę większej, tej z Warriora, ale tam nie było w tej, bodajże myślałem o Warriorze X, ale tam nie było przycisku bocznego, był tylko ten tryb typowo taktyczny z tyłu na dupce, więc po prostu olałem tam tą latarkę, wybór padł na te. Tu mamy możliwość blokady, wiadomo jak wolajcie, przyciskamy, przytrzymujemy i w tym momencie latarka się blokuje. Tak więc wciskam, trzymam i już w tym momencie latarka jest zablokowana, nie świeci. Żeby powrócić do zwykłego działania latarki, wciskamy, przytrzymujemy i automatycznie włącza się tryb Moon. Ja w tej latarce skorzystam zasadniczo zawsze z tej samej opcji. Znaczy się, tu na tym przycisku mam ustawiony Moon, a jeśli potrzebuję doświetlić coś mocniej, to korzystam z tych tu opcji z tyłu. Z tej tu opcji, nie z tych tu, tylko z tej tu opcji. Pierwszej, nie z dwóch. Trybów mamy tutaj tak. Moon, low, medium jedynka, medium dwójka, high. I też po dwukrotnym wciśnięciu tutaj włączy nam się tryb turbo, a po trzykrotnym szybkim wciśnięciu włączy nam się tryb strobo, jeśli byśmy mieli taką potrzebę. Ale ja korzystam za każdym razem tak samo. Tu mam sobie ustawiony munik, który automatycznie, ta latarka automatycznie po ostatnim tryb, którego używamy, po kolejnym włączeniu latarka wskakuje na ten właśnie sam tryb, który był ostatnio uruchamiany. Nie? I w moim wypadku jest to za każdym razem tutaj tryb Moon. Po prostu w nocy, na ten przykład wstając, idąc do kuchni po coś do żarcia albo do za potrzebą do kibelka, po prostu, żeby nie budzić reszty mojej kochanej rodziny, używam trybu Moon i wtedy spokojnie sobie tuptam do czy to kuchni, czy do łazienki, na ten przykład. Teraz tak, pokazuję. Latarka w trybie Moon, low, medium jedynka, medium dwójka i high. Z tym, że w moim wypadku zawsze odpalam tutaj Moona. Co do samego wykonania latarki, nie mam jakichkolwiek zarzutów. Przez pierwszy dzień użytkowania ten przycisk nie chodził tak samo jak przycisk tej szarej latarce. Była taka minimalna różnica. W momencie jak się włączało latarkę, troszkę inaczej tą się trzeba było dociskać, troszkę inaczej tą była, trzeba było dociskać, ale bodajże w dwóch dniach latarki jakby tam zakładam ten mechanizm, który w środku się już wyrobił na tyle, żeby właśnie te latarki pod naciskiem palca zaczęły się włączać i wyłączać mniej więcej przy tym samym docisku. Clips
jest z możliwością odpięcia. Można go podpiąć z tej strony. Plus taki jest wtedy tego, że latarkę na przykład można położyć na stole i jeśli klips będzie zapięty z tej strony, to latarka leciutko unosi się do góry i troszkę jakby nam doświetla z pozycji poziomej wszystko delikatnie w górę. Natomiast ja preferuję właśnie podpięcie klipsów w ten sposób, a tylko z tego względu, że czasami po prostu używam tej latarki, a jeśli używam, o tak to ujmę, a potrzebuję akurat dwóch wolnych rąk, to po prostu dosłownie zapinam sobie na klipsie latarkę na koszulkę i po prostu latarka wisząc na koszulce doświetla mi tam otoczenie. Wiadomo, że nie zastąpi to w tym momencie w jakikolwiek sposób czołówki, bo czołówką po prostu jest dużo wygodniej robić jakieś tam precyzyjne rzeczy, gdzie potrzebne są dwie wolne ręce, natomiast do takiego awaryjnego podpięcia i po prostu używania jej w ten sposób, że ona sobie dęda tak, że tak to ujmę, a my sobie po prostu coś tam robimy, co mamy do zrobienia, to się mniej więcej nadaje. Także u mnie ona jest właśnie w tym, jak to by powiedzieć, w tym trybie podpięcia i używania klipsu. I tak u mnie zostanie. Także to jest wersja limitowana Orange. A co do samej koronki, koronka ta taktyczna, bo takie jest niby założenie, że ma to służyć do obrony własnej. Zakładam, że może to być używane do obrony własnej w ostateczności, no ale mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał używać latarki do tego, żeby się po prostu bronić. Jak po prostu ma ochotę spędzać spokojnie swój czas. No, z taką cichutką nadzieją, że nic złego się nie przytrafi, niczego nie będzie się musiał przed niczym czym bronić. Tak to wiem, ale wiem, że i inni ludzie, którzy testowali te latarki, to walili tymi latarkami po deszce i latarka wytrzymywała te testy i ta koronka spełniała swoje zadanie. A taka jeszcze ciekawostka, tą koronkę można odkręcić, można ją wymienić na inną, bo ta jest taka dosyć mocno ząbkowana. Nie na tyle, żeby rozharatać tam kieszeń w spodniach czy kieszeń bluzy, natomiast jest to dosyć takie ostre to ząbkowanie, ale jest możliwość właśnie odkręcenia tego tu, tej korony i zakręcenia, wkręcenia inne. I tam wiem, że Olight ma parę opcji, jeśli o to chodzi. Jest też możliwość do kupienia do tej latarki tego przełącznika typowo taktycznego pod broń, znaczy się tutaj na magnesie jest ten przełącznik podpinany i na tym takim właśnie takim kawałku prostokątnego plastyku tam można wtedy w momencie, jeśli się używa przy broni, to nie trzeba po prostu sięgać do latarki, a wystarczy tam po prostu docisnąć z boku na tym przycisku, żeby latarka działała, włączała się, wyłączała. Także jest też możliwość do kupienia tego łącznika taktycznego. Nie ma niestety możliwości do kupienia filtrów do niej. Nie wiem czemu, ale Olight jakoś nie wpadł na pomysł, żeby do tego akurat modelu dołączyć filtry. No, bo szukałem, bo chciałem sobie kupić filtr zielony i czerwony, ale nie ma możliwości do kupienia tej latarki, z tego co się orientuję, przynajmniej ja. Także tak się prezentuje latarka M2R Pro Warrior w wersji limitowanej Orange. Tu z boku mamy przy tym napisie tutaj
Mamy napisane M2R Pro Warrior i jest tu numer seryjny. Każda latarka Olighta, z tego co zauważyłem, jest oznaczana numerem seryjnym. Paracord założyłem swój, jest to, nie jest to taki typowy paracord, może pokażę na szybciora, nie jest to typowy paracord, taki, który kupujemy tam w większości sklepów outdoorowych, jest to cięższy paracord, ale też paracord, ja go kupiłem ze strony internetowej Wild Elk, o ile się nie mylę, że taka jest różnica pomiędzy zwykłym paracordem, jego grubością, a tym. Wiadomo, że tu w tym jest więcej splotów w środku, jest mocniejszy, natomiast za Chiny Ludowe nie przeszedł mi przez te oczko latarki, więc... Ale to już kawał czasu temu kupiłem ten cięższy paracord, bo jakoś miałem chyba takie przeczucie, że mi się w końcu do czegoś przyda. Więc tu, w tej latarce, założyłem nie ten oryginalny, nie tą oryginalną smyczkę od Olighta, bo jakoś mi ona nie podchodzi, ze względu na to, że te końcówki tu, ten koniec, ten sznureczek, który jest strasznie cienki i po prostu miałem obawę, że on mi się urwie, więc po 3 minutach zabawy splątałem swój własny paracord na latarce. Lubię, używam, po prostu czasami mi się to przydaje. Po prostu podpinam tak i przepinam przez rękę i w tym momencie latarka jest na tyle bezpieczna, że nawet jakbym gdzieś tam był na zewnątrz, a po prostu bym, nie wiem, stracił równowagę albo coś takiego i latarka by mi wyleciała z ręki, to nie poleci gdzieś w krzory, tylko będzie sobie wisiała na moje ręce, więc paracord sobie podpiąłem, żeby mieć dodatkowe zabezpieczenie w razie jak tam gdzieś by latarka miała ochotę wyfrunąć z mojej łapy. I teraz jeszcze taka ciekawostka. To są dwie takie same latarki. Ta jest limitka Orange, ta jest limitka, chyba o ile dobrze pamiętam, jej oznaczenie koloru to jest gunmetal, znaczy się czarno-szara. Szara latarka z czarnymi wstawkami. I co jest ciekawe, bo te dwie latarki według instrukcji producenta mają świecić światłem naturalnym. Natomiast coś się okazało i nawet bym się chyba nie kapnął o tym, ale coś się okazało z racji tego, że kupiłem dwie i testowałem je na dzień doberek. Włączam jedną, włączam drugą i coś się okazuje, że ta latarka szara świeci, jej dioda świeci prawie, że nie nazwałbym tego kolorem naturalnym, ująłbym wręcz, że ona świeci ciepławym kolorem, natomiast ta latarka według mnie świeci światłem zimnym. Producent napisał, że ma to być światło neutral white, natomiast ja wychodzę z, przynajmniej moje oczy widzą to, że tu jest praktycznie warm light. Mam na myśli warm white, a tu praktycznie jest światło cool white. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. Nie, spróbuję to jakoś pokazać, ale może coś podłożę, żeby to było widać. Nie wiem, czy to będziecie widzieli. Nie wiem, spróbujemy coś podłożyć. I teraz mam te dwie latarki. Obydwie uruchomię na medium jedynkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Na tym szarym akurat słabo to widać. Na tym szarym widzę, że to słabo widać. Ale jest różnica w kolorach. Teoretycznie latarki powinny świecić tak samo, nie wiem, czy to kamera w ogóle wyłapie, bo teoretycznie latarki powinny świecić tak samo, natomiast się okazuje, że jeśli wyłączę światło i jest ciemno, to po prostu latarki świecą w dwóch różnych kolorach.
Jeszcze raz. Zrobimy tak, że pozbędę się na chwilę światła. Może to wtedy będzie troszkę lepiej widać. Więc jeszcze raz. Szara. Włączam medium jedynkę. Pomarańczowa, włączam medium jedynkę. Latarki trzymam tak samo. Słabiutko to widać, bardzo słabo to widać niestety teraz w takim świetle. Więc chyba musicie mi w tym momencie niestety uwierzyć na słowo, ale latarki świecą po prostu innym rodzajem światła. Te szare cholerstwo tu świeci na bardziej ciepły kolor, natomiast pomarańczka świeci światłem według mnie dużo zimniejszym. Ciężko jest tutaj to pokazać, no ale niestety w tym momencie inaczej chyba się nie da tego zrobić. Spróbuję może jeszcze potem na koniec jakoś w inny sposób to pokazać. Także z tych latarek, obydwu tych latarek, ja jestem bardzo zadowolony. Będą to, zakładam, moje już ostateczne teraz latarki. Nie zamierzam już tego, nie zamierzam już kupować żadnych innych latarek. Bo właśnie te dwie czołówki, które mam, Perun 2, Perun Mini, robią mi naprawdę dobrą robotę, jeśli chodzi o po prostu o świecenie bez potrzeby używania rąk. Natomiast te dwie testuję od paru dni i jestem z nich naprawdę bardzo mocno zadowolony. No, i tryby mi się podobają, jak jest ustawienie trybów, to jak latarki świecą, długość ich świecenia, ogólnie ich parametry tych latarek, te parametry tych dwóch latarek bardzo mi odpowiadają. I to jest jeden z takich zakupów, którego w ogóle nie żałuję. Tak się prezentuje właśnie latarka Gunmetal. Jest praktycznie szara z czarnymi wykończeniami. Także jeśli ktoś szuka takie już, wiadomo, że są lepsze latarki, droższe latarki, mocniejsze latarki i tak dalej, ale do takiego te dwie latarki jeszcze się mieszczą u mnie w normie po prostu wrzucenia do kieszeni bojówek, czy do wrzucenia do plecaka, czy do kieszeni bluzy. Nie są na tyle duże, by mi przeszkadzały po prostu. Jej gabaryty są jak dla mnie o takie sam raz. O. Nie za małe, nie za duże. O. Tu baterie mamy 21700, o ile dobrze pamiętam. I po prostu jej zapas energii jest troszkę większy niż tych 18000 z hakiem, co jest też dla mnie na plus. Fakt, są troszkę grubsze te latarki niż te latarki, które mają baterykę 18000. No, to jest takie porównanie. Są troszkę grubsze, są troszkę większe, natomiast nie są na tyle ani grubsze, ani dłuższe, by mi to w jakikolwiek sposób przeszkadzało. Także to jest wybór, którego ja nie żałuję i szczerze powiem, jeśli ktoś szuka latarki i chce taką latarkę, która będzie mu służyła i w domu, wewnątrz pomieszczeń, i na zewnątrz, outdoorowo, to te latarki moim zdaniem
ośmielę się nawet powiedzieć, na 100% do tego się nadają. Jeśli bym po prostu nauczony doświadczeniami swoimi, opowiem to tak, jeśli bym się mógł cofnąć troszkę w czasie, to nie kupowałbym innych latarek, takich jak właśnie ta przed chwilą tu, która była wokół kamery, czy jak, pokażę szybciutko, czy na przykład nie kupiłbym też chyba tej tutaj, jeszcze porównanie rozmiarowe, z tego względu, że nie jest ona aż tak dużo większa, aż tak dużo grubsza, a jej po prostu tryby, to znaczy się tryby samej latarki i ten przełącznik taktyczny o dużo bardziej mi odpowiadają niż w tej tutaj w Batonie na przykład, nie? Pro. Także jeśli bym mógł i się cofnął w tym czasie, to zakładam, że nie brałbym innych latarek, tylko na dzień dobry wziąłbym te dwie. Miał tą sprawę już po prostu z bańki. No i te dwie czołówki, które mam po prostu, te cztery latarki w zupełności by mi wystarczały. Pokrywałyby moje potrzeby, zapotrzebowania na światło w razie potrzeby. Tak bym to ujął. Także Olight M2R Pro Warrior, wersja pomarańczowa i wersja szara. Tak się właśnie prezentują. Naprawdę polecam. Nie żałuję zakupu. Było naprawdę warto. Było naprawdę warto. Spróbuję teraz jeszcze nagrać ten jasność świecenia tych latarek w troszkę innej opcji, także chwila za moment, spróbuję to jeszcze zrobić troszkę inaczej. Dobra, jestem z powrotem. Chcę po prostu pokazać, jaka jest różnica w świeceniu tych dwóch latarek, jeśli chodzi o po prostu poziom ich jasności. Także w tym momencie włączę tryb medium jedynkę i w szarej. Więc włączam w szarej medium jedynkę. I teraz tak samo włączę go w pomarańczowej medium jedynka. I teraz, teraz widać. Tu mam pomarańczową. Tu mam szarą. Dwie te latarki w tym samym trybie, w trybie medium jedynka. Dwie latarki, które rzekomo mają świecić światłem naturalnym, odcieniem naturalnym, ale według mnie po lewej pomarańczowa, po prawej szara i szara według mnie na białej ścianie przy tym świetle zewnętrznym świeci, no można by to powiedzieć, światłem naturalnym, a prawie że ciepłym, natomiast pomarańczowa po lewej świeci dla mnie, przynajmniej dla mnie osobiście, światłem zimnym. Także pomarańcz, szarak, niby ta sama elektronika, niby te same diody, ale się okazuje, że świecą, teraz to fajnie widać, mam nadzieję, że świecą po prostu różnym światłem. I ja tam z ciekawości sprawdzałem, jak to się ma
szukałem trochę informacji po necie i się okazuje, że po prostu ludzie się już też z tym spotkali i odpowiedź Olajta była taka, że po prostu jest, że niby rzekomo w tych latarkach jest taka sama dioda, ale latarki mogą być, te chipy tam w latarkach mogą być różnie zaprogramowane. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. Natomiast z taką opinią się tam użytkowników spotkałem. Także tu, jeśli chodzi o to jej świecenie i różnicę w świeceniu tych dwóch latarek w tym samym trybie medium jedynka. Kolor szary latarki, kolor pomarańczowy latarki, te same baterie, te same latarki, a sam odcień światła jakże inny. Także tak to wygląda. Z tej tu właśnie perspektywy. Tak więc Olight Warrior Pro M2R wersja limitowana Gunmetal. Szarak i Olight M2R Pro Warrior wersja limitowana w pomarańczce Orange. Fajne, naprawdę fajne latarki, moim zdaniem godne polecenia i jestem wręcz pewien, że będą spełniały oczekiwania większości użytkowników. Przynajmniej spełniają naprawdę w 100% moje oczekiwania, jeśli chodzi o ich czas świecenia, moc, tryby. Dobry sprzęt i warto go mieć. Jeszcze tak szybciutko na zakończenie. Latarka ma magnesik na dupce. Można ją bez problemu podpiąć w pozycji wertykalnej do powierzchni metalowej. Można jej w ten sposób używać bez najmniejszego problemu. Natomiast możemy zapomnieć o tym, żeby używać jej w pozycji horyzontalnej, tak podpiętej do powierzchni metalowej, z tego to prostego powodu, że sama latarka, no, zasadniczo jej bateria jest zbyt ciężka i sama latarka jest na tyle długa, że ten magnesik na dupce nie jest w stanie utrzymać tej latarki na powierzchni metalowej w pozycji poziomej. Także w pionie jak najbardziej spełnia swoje zadanie i trzyma się bez problemu, natomiast testowałem i możecie zapomnieć o tym, żeby się w pozycji właśnie poziomej ta latarka była w stanie utrzymać na powierzchniach metalowych. Także magnes na dupce jest i można go też sobie poużywać. No i to by było na tyle.